No witam bardzo serdecznie. No jak możecie zobaczyć, mamy tu naszykowaną piękną bitwę na bardzo dużą ilość skrzynek. Jest to bitwa za 1000 dolarów, więc wystarczy teraz, że znajdziemy jakiegoś tutaj jelenia, który nam dołączy do tej bitwy. No i mamy lina 20 skrzynek. Może niekoniecznie jeleń, ale ryba. Więc zobaczmy, czy uda nam się rybę oczywiście dzisiaj oskubać. Przypominam oczywiście, że jak chcesz wesprzeć mnie na Hellcase i przy okazji 10% więcej sobie odebrać do każdej wpłaty, do tego kasa na start za free. Oj, tutaj będzie div, oj, będzie div niestety. Do tego oczywiście kasa za free, jak chcesz odebrać, loguj się z linku, zapisz się bądź, klikasz oczywiście promokod i wpisujesz oczywiście kodzik Croxy przez 2x. Tak jak wspomniałem, jak są pewne, możesz sobie wbić, skorzystać i za darmo coś dostać. No generalnie jest, jest źle, jest nawet bardzo źle bym powiedział. No trzeba liczyć, że skrzynka, która jest na końcu, jakkolwiek będzie w stanie mi tą bitwę zwrócić. No ale zobacz, póki co to jeszcze trochę skrzynek przed nami. Generalnie ta bitwa miała być troszkę dłuższa, no ale maksymalnie 20 skrzynek mogę wrzucić do bitwy. Więc oczywiście liczymy, że jeszcze jakkolwiek losy tej bitwy uda nam się odwrócić. Ta skrzynka chyba jest droga, z tego co pamiętam, więc zobaczymy, jak to oczywiście będzie wyglądać. Póki co strata rzędu 300 dolarów. Jest to strata duża. Czy do odrobienia? Zdania ekspertów są podzielone, tak? Zobaczmy teraz to otwarcie. Najdroższa skrzynia generalnie jest ta, to jestem pewien tego w 100%. No ten ma nie Masterpiece, tylko Print Stream. No właśnie, ta skrzynia kosztuje chyba 260 dolców, więc jakby ona poleciała, znaczy jakby z niej poleciało coś dobrego, no to może jakakolwiek szansa wrócenia tej bitwy by była, no ale póki co, no w tym momencie już Lin ma na swoim koncie 1000 dolarów, więc bitwa mu się na pewno zwraca, no a ja, że tak powiem, póki co. Strata no bardzo duża z tej skrzynki, musi nam coś konkretnego polecieć, jeśli my chcemy tutaj myśleć o jakimkolwiek powrocie do tej bitwy. Zobaczmy, 400 dolarów straty i game changer w tym momencie może się wydarzyć, no ale tak się nie dzieje. 300 dolców straty, ostatnia skrzynia, no tu się niestety już nic nie zmieni. No i 2000 dolarów, 2000 dolarów. Wędruje niestety na konto Lina. Generalnie no jest mi smutno, ale jakbyś chciał dołączyć sobie do konkursu na takie trzy piękne itemki, wbija oczywiście w link w opisie skinsforfree.pl. Wchodzisz, klikasz sobie konkurs i możesz sobie oczywiście dołączyć do konkursu. Więc serdecznie oczywiście zapraszam. A póki co stało nam 16 dolarów, no ale mamy punkty eventowe, tak? Mamy punkty eventowe. Mamy możliwość oczywiście otworzenia za nie skrzynki. Mamy tych punktów całkiem sporo, bo 42 tysiące, więc możemy otworzyć taką skrzynkę szok. No, jestem trochę w szoku, tak, że tą bitwę tutaj przegraliśmy. Mogło być dobrze, no ale ten bajonecik niestety zrobił bardzo dużą różnicę. Zobaczmy w ogóle, czy z tych skrzynek uda nam się cokolwiek tutaj dostać, żebyśmy mogli, że tak powiem, zacząć od nowa. Może tak to ujmę. Takie zaczęcie od nowa, taki nowy rozdział, wiesz co chodzi. 31 tysięcy, skrzynia Blast może. Fajny, ładnie tutaj fajny design. Zobaczmy, co z niej dostaniemy. Glock Vogue. Jest to Glock spoko jak najbardziej. Grałbym takim. Zobaczmy, ile on kosztuje. Zdychę 6 dolków. Okej, no niech będzie jeszcze raz, że otworzymy sobie tą skrzynkę po raz kolejny. AK Slate czy Berety? No Berety w mecie. Berety w mecie. Z tego co oglądam sobie eliminację do Majora w Kopenhadze czy Sztokholmie? Kopenhadze chyba, w Sztokholmie był. To prosi, no, często tymi beretami decydują się grać w tych pistoletówkach i te berety naprawdę są potężne. Przepraszam bardzo, telefon. Ale czego się nie robi dla widzów, tak? Zobaczmy. Oparcie daje nam znowu te berety. Znowu berety za 2 dolce. 2 dolce tylko, no. Ej, kurde, ale odwaliłem, bo nie starczy mi teraz na skrzynię Vortex. Ale jestem bambikiem. Dobra, 4 takie, 8 tysięcy wydajemy. Tych oczywiście World Tagów. No jakby kos... Ej, no jakby kosa poleciała ze skrzynki za tokeny. No, byłbym w ciężkim szoku. No dobra, wrzućmy jeszcze raz.
Znaczy wziąłeśmy, wydajmy 8000 tokenów. To jest chyba tak, to jest procentówka! No, czyli moje ulubione, to jest to co, Kroko lubi najbardziej. Zobaczmy dwie naraz teraz. Synecki. I nie ma nic. I nie ma niestety nic. Zdaje nam możliwość jedynie wydania teraz tokenów. Mam 170 tokenów. No odebrałem już tutaj wszystkie rewardy jakie mogłem. Co mi pozostaje tak naprawdę? Mogę jedynie teraz tymi tokenami jakoś zaczarować na skin generatorze może. Wrzucić to co mam, czyli 170 tokenów. I z 5 dolków dostajemy? No 73, dużo się nie pomyliłem. No i 50 dolków, czyli no od 200 zł do kosy. Może akurat teraz się uda. Riptide Agents, 28 dolków za 4 skrzynki. Spróbujemy, zobaczymy czy ta skrzynka nam się zwróci. Jeden fioletowy. Mogło być chyba lepiej, co? Chociaż 20 dolków, no i ma jakieś mega tragedii, tak? Zobaczmy dalej. Czy sam... Ej! No to chyba coś kosztuje, co? 28, no to jest zeruba. Na zero jesteśmy, to jest chyba ten, nie? 16 dolków jeden kosztował. Jakby coś nam innego się udało jeszcze zdobyć, prócz tamtego jednego agenta, to może jakkolwiek by było to do odratowania. No ale zobaczmy, no teraz nie wyszliśmy też jakoś mega dużo na minus, tylko 2 dolce. Otwarcie kolejne, no tu będzie lipa. Tu będzie lipa, tak zwana. Nie wiem, czy to będzie z 10 dolarów. 37! Ty, czemu to tyle kosztuje? Brazilian! First Battalion, dobra. 50 dolków znowu, dobra. 50 dolków, jakby udało nam się coś tutaj wykręcić, to byłbym w niemałym szoku. Dlatego coś takiego na 4 graczy próbujemy. Jak się uda, to się uda. Jak nie, to zapraszam Cię oczywiście do wzięcia udziału w konkursie na skinsforfree.pl. Link oczywiście w opisie, wchodzisz, klikasz konkursy. No i możesz sobie wygrać piękne itemki za 250 dolków. No tą bitwę chyba niestety tutaj... Okej. Jednak ją wygraliśmy. No patrzcie jakie tu bitwy są. Niestety... Niestety dzisiaj już mnie na nie nie stać, tak? No na początku byłoby mnie stać. Ale została podjęta decyzja jaka została, tak? No tutaj, że tak powiem... No każdy widział co się stało. To wrzucamy to na 4 osoby. No tam to bitwa wygrana, tak? No ale nie była ona satysfakcjonująca, bo było to 0. Nawet delikatny, dosłownie tak delikatny odcinkę minus. No ale mówię, dziękuję za oglądanie. Skins for free konkursik. A? Okej, okay, chyba się jeszcze nie pożegnam, bo znowu wygrywamy! 108! 108! Ty! Ja się nie mogę z wami pożegnać, bo ja... Co chwilę tu bitwę wygrywam. Dobra, to wrzućmy dwie takie. No. No, to chyba może być to. To co, jeszcze raz na 4? Ej, może my tak stopniowo musimy, wiesz. Stopniowo musimy do góry iść. Zobaczmy, to spróbuję się może teraz pożegnać. Może to jest, wiesz, taka taktyka, że ja tu muszę, wiesz, niby się żegnam z widzem. Tutaj strona mi nie daje dokończyć, tak? O Jezus Maria, już się cieszyłem! No, to chyba w końcu mogę się pożegnać. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro.